Cześć. Od pewnego czasu chodzi mi po głowie taka myśl, żeby ocalić od zapomnienia stare piosenki religijne. Myśląc stare, mówię tutaj o latach 70., 80. Dla większości słuchaczy są to jednak stare piosenki. Kojarzą się raczej z takim smutnym czasem, jednak w naszym kraju, z takimi różnymi przejściami, i no nie jest to w muzyce jakiś bardzo twórczy okres. Z reguły te piosenki są odtwórcze, czyli korzystają z gotowej muzyki, i najczęściej to właśnie słowa są ważne w tych piosenkach. No tak chyba powinno być, szczególnie w piosenkach religijnych. Ale tak jak mówię, no ta muzyka rzadko jest oryginalna. Z reguły skopiowana z jakichś przebojów wtedy popularnych, albo po prostu taka prosta C-dur, a-moll, d-moll, g-dur. Na czterech funkcjach zbudowane pioseneczki. Akurat to, co bym chciał dzisiaj zaprezentować, to taka piosenka, która mnie się bardzo dobrze kojarzy, ponieważ to jedna z niewielu kaset magnetofonowych, która się ukazała w tamtym czasie z piosenkami religijnymi. Nie pamiętam już nawet jakiego zespołu, bo mam to w formie skopiowanej. Ten zespół, prawdopodobnie klerycki, śpiewał swoje piosenki ze swoją muzyką i ze swoim tekstem. No i były one w takim klimacie. Były one utrzymane w jednym klimacie. Te piosenki, być może powtórzę, być może kolejne z tych piosenek w kolejnych odcinkach, jeśli wytrwam. Dzisiaj natomiast chciałbym zaprezentować taką piosenkę Jakże ugoszczę Ciebie, mój Panie. Oczywiście nie przywiązujcie wagi szczególnie do sposobu wykonania tej piosenki, do rytmu. Każdy oczywiście może to sobie w jakiś swój własny sposób przetworzyć i zagrać, zaśpiewać. Mnie uderzają w tej piosence dwa wersy i te chciałbym zacytować teraz. A ty, anioła, racz zesłać do mnie, co drzwi wyłamie i wniesie twój tron. I szczególnie to, co drzwi wyłamie, ile razy śpiewam tę piosenkę, robi na mnie wrażenie właśnie to sformułowanie, żeby ten anioł, który stoi koło mnie, który za mną stoi, żeby wyłamał drzwi mojego serca, tak żeby Bóg mógł do niego wejść. No posłuchajcie, jak to brzmi. Jakże ugoszczę Ciebie, mój Panie, gdy w duszy mojej pachną ziemskie psy. Jakże otworzę drzwi pozamykane, kiedy je zarosły fałszywe sny. Stanę przy oknie, aby zanurzyć na chwałę Twoją, choćby jeden ton. A Ty, anioła, racz zesłać do mnie, co drzwi wyłamie. Panie,
mi zawsze będzie w nim bezpiecznie. I tak właśnie brzmi ta piosenka. Jeśli podobała Ci się, paluszek do góry. Jeśli wiesz, kto to śpiewał, kto jest autorem tekstu, muzyki, oczywiście napisz w komentarzu. I jeśli chcesz po prostu, żeby codziennie pojawiały się nowe, stare piosenki, zapraszam tutaj, mówił Marek Kloska. No i próbował grać i śpiewać. Cześć!